Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się znowu w grze Elden Ring i tak, jesteśmy w głębinach po pokonaniu wspaniałych, wrednych i dosyć ciężkich gargulców. I tak, no. Zanim będziemy dalej zwiedzać jednak, chciałbym tutaj zrobić małe ogłoszenie związane z czymś, co mi się przytrafiło niedawno. Dosłownie można powiedzieć, że dzisiaj. Niepotrzebnie otwieram mapę. Ale tak, otóż jestem tu sobie i dostałem spoilera. Niepotrzebnie to przeczytałem. Dostałem od pewnej osoby spoilera. Gdzie, jak, kiedy? Nie powiem. Mogę tylko powiedzieć, że ten spoiler był celowo wymierzony w moją osobę. Mimo tego, że ciągle tłumaczę, że starajcie się ograniczać spoilery, podpowiedzi, jeśli nie proszę o nie i tak dalej. Ale cóż, dostałem. Gdyby to było tylko takie delikatne, to okej. Ale to był masywny, wredny spoiler, który mi zepsuł sam, można powiedzieć, zabawę. Otóż okazuje się, że gargulce nie są potrzebne, by wykonać zadanie dla naszej wspaniałej władczyni, czy tam wiedźmy w sumie, Rani. Nie. Jej wątek jest w całkowicie innym miejscu. Całkowicie inaczej. Inaczej i w ogóle gdzie indziej, inaczej, jak jakoś inaczej w ogóle, gdzie indziej. Więc ta. Dostałem po prostu totalnego spoilera, co zrobić, jak się tam dostać. Choć sam spoiler mi wkurzył, tak. No. Może to i lepiej. Tak więc... osobą, która dała mi tego spoilera... wiesz, że zepsułeś mi zabawę. Ale tak, nie martwiąc się o to, nie przejmując się tym aż tak bardzo teraz. Pozwólcie, że chociaż nadrobię swoje zaległości. Teraz, kiedy wiem, co źle zrobiłem. Niestety aż za bardzo. Gdyż... właśnie chciałbym i tak zająć się tym wątkiem. Żeby nie było do głębin, pójdziemy tak czy siak, no. No jednak całą tą lokację zacząłem zwiedzać głównie dlatego, że no, jestem tutaj dla wątku Rani Wiedźmy. Czyli chyba tak na obecny moment mógłbym powiedzieć, że wątku, który wydaje mi się być taki najbardziej rozwinięty poniekąd. Najbardziej taki obiecujący cokolwiek, więc tak po prostu, rozumiecie. Jakoż to był mój główny cel przez dłuższy czas, to nie chciałbym tego tak nagle teraz porzucić. Bo tak, czy coś. I dobra. Widzicie tam to wszystko? Prawdopodobnie, podkreślam prawdopodobnie, bo ja to tylko obstawiam częściowo, że to może być to miejsce, w którym w sumie będziemy zaraz łazić, tylko zapomniałem lampkę po teleportacji uruchomić i znaleźć miejsce. I w sumie tak. Nie wiem, co więcej tutaj mówić, nie chcę wam też za dużo spoilerów robić. Chociaż już tak zarzuciłem spoilera niestety trochę. No ale dobra, mamy miejsce łaski, proszę. I właśnie stąd idzie się w stronę, w którą powinniśmy iść od razu. Po prostu jej. Trzeba skakać, a ja nie ufam skokom, więc jak zwykle moja niezawodna kosa mi pomoże. Ale tak, poza tym to idziemy. I no, miejmy nadzieję, że święta ziemia nocy. Mam nadzieję, że to jest dobry kierunek, a nie, że znowu teraz pomyliłem. Jeszcze zostanę wyzwany przez tę osobę za to, że no... skrytykowałem to, że próbuję im pomóc, niby. Przy czym pomóc mi to... ja tego nie odbieram jako pomoc, za dużo spoilerów w tym. Jeszcze się potem gubię. Ale dobra, mniejsza jak mówiłem i... czy tam coś jest w sumie? A może coś być, tylko... a, tylko tam też są wrogowie. I tak... staram się jak najmniej już po prostu wyczytać, jak już dostałem tego spoilera. Więc podkreślam dalej. Niebiańska rosa. Jakiś przedmiot kluczowy. Nawet nie wiem po co mi to, ale tak. Więc do końca może nie będę tutaj wszystkiego wiedział, co, jak, gdzie, kiedy. Ale niestety i tak za dużo wiedziałem. Dokonać rozgrzeszenia w kościele przyrzeczeń. Ukryta łza znaleziono w wiecznym mieście, znana również jako łza nocy. Pozwala dokonać rozgrzeszenia w kościele przyrzeczeń, odwracając wszelkie antagonizacje. Dawno temu gwiazdy na nocnym niebie kierował losem, a to jest wspomnienie tamtych czasów. Okej. Czyli jakaś taka chyba ważniejsza znaczka, skoro jest związana z rozgrzeszeniem. A no cóż. No cóż, nie wiem co więcej powiedzieć. Nie wiem, czy będzie mi to potrzebne. Czy nie? Ale skoro już znalazłem, to też nie ma co narzekać. Znajdźka to znajdźka. No dobra.
Tutaj nie ufam swoim umiejętnościom, więc kosa, proszę cię. Dziękuję. I teraz tak, tutaj proszę się nie ześlizgnąć tylko. I wiedziałem. Wiedziałem po prostu, że jakoś będę musiał to zepsuć. Trzymałem to. Ja zacząłem w kościach. Ale tak, dla tych, którzy lubią patrzeć, jak umieram, proszę bardzo. I tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Bo tak narzekam na tego spoilera. Natomiast to, co też dostałem, bo żeby nie było, to ten spoiler nie był jedną rzeczą, którą dostałem. To było od innej osoby akurat. I tu mogę powiedzieć, że to jest prawie dobra podpowiedź. Dlaczego prawie? Zaraz wytłumaczę. Ale tak. Dostałem informację, że ponoć dobrym pomysłem, jeśli chcę mieć lepszą pieczęć do inkantacji, i to już jest moim zdaniem za dużo, powiedziane, ale tak, jeśli chcę mieć lepszą pieczęć, warto by było, żebym wyszedł z tego wulkanicznego dworu i spróbował udać się w stronę płaskowyżu. To też było trochę za dużo. Bo wiecie, no okej, okay. Informacja, gdzie są moje, to tam gdzieś? Cholera, teraz tego nie odzyskam. Niestety, ale tak, wracając, srebrna łza. Okej, okay, jakieś... Nie wiem, czym są to srebrne łzy, ale wyglądają niebezpiecznie. Aha, tak, zdecydowanie, niebezpiecznie. Bo tworzą jakieś postacie po prostu atakujące. Ale wracając, za dużo, bo dowiedziałem się, że można z tego wulkanu dostać się na płaskowyż. To można było się domyślić, tylko że w sumie jest płaskowyż, że nas zabrali do tego wulkanicznego dworu. Więc to jeszcze nie jest aż tak, ale trochę dużo, mimo wszystko. A druga rzecz, że ponoć na trasie da się zdobyć jakąś pieczęć, tą do inkantacji. I mówię, że to jest prawie dobra podpowiedź, bo jeśli mam być z wami całkowicie szczery, to w perspektywie kogoś, kto nie jest tak wyczulony na spoilery, to jest okej. Okay. I dlatego mówię prawie dobra, bo uznaję to za okej, w podpowiedź dobrą. Nie jest może idealnie w moim stylu, ale jakoś dostaję dużo takich podpowiedzi. Nawet jeśli przypadkowo, bo akurat jestem na czacie głosowym, kiedy ktoś o tym gada. Zawsze to jest rzadkość, bo nie mam czasu na głosówki i tak dalej, ale mniejsza. To właśnie tak, dlatego mówię, to jest prawie idealna podpowiedź. Bo jestem z tego zadowolony, ale nadal trochę jak powtarzam, nie wiem, który już raz z rzędu, za dużo trochę. Słyszę chrabąszcza. Niedobrze. Niedobrze. Ale tak, mniejsza z tym na razie. Bo tak, no. Dla mnie idealne, tak wracając jeszcze do tematu, byłoby, gdyby ktoś powiedział, że jeśli chcę trochę ulepszyć postać, to może warto byłoby pozwiedzać okolice wulkanu czy coś. Tam mówię wulkanu, wiecie, chodzi o wulkaniczny dwór. Wulkanu tutaj nawet nie wiem, czy da się znaleźć. Już się trochę plączę, ale... Nawet tak naprawdę nie wiem, czy da się znaleźć wulkan jako tego. Dobra, przy okazji mam też czarne ostrze. A co to powoduje? W sensie wiem, co będzie powodowało. Bo te wszystkie ostrza, to jest podobna rzecz. I tutaj ostrze z wygrywanym szyfrem, tak. Kiedy nadaje się właściwości za pomocą fizycznych lub okultystycznych popiołów wojny, można dodatkową wartość zatruty, krwawe albo okultystyczne. Jest jakiś w ogóle ciekawszy opis, czy to tylko tyle? Bo w sumie nie sprawdzałem do tej pory, jak te ostrza działają. Nie, po prostu to jest... Jakie tylko delikatnie opis. Ciekawe. Właśnie to mi też uświadomiło jedną rzecz. Do tej pory nie sprawdziłem tych okultystycznych, jak one działają, co z nim chodzi. Tych popiołów. Ani co ważniejsze, też nie sprawdziłem tych popiołów. A to można zejść, to nie. Na razie nie schodzę. Ognistych, tak. Chyba to było ogniste. No tak. Chyba. Wiecie, mam kiepską pamięć. Będzie trzeba dzisiaj to ruszyć. Ale dobra. Mamy kolejne po prostu do kolekcji. A tutaj co tak naprawdę jest? Cokolwiek to jest, to nie możemy tam wleźć. A nie, dobra, możemy, tylko trzeba użyć mieczyka. Jako kamiennego mieczyka. Okej, okay. Mnóstwo trumien, a tu mamy... Myślałem, że może jakiś NPC, ale nie. Jest to wróg. I... Tak, tutaj mamy kamień kowalski 3. Miło, chociaż nie powiedziałbym, żeby to było potrzebne. A samo to miejsce, co nam oferuje?
krochy, łzy, naśladowcy. A, okej. Okay. Specjalne prochy kolejne. Przyzywa ducha, łzy, naśladowcy. Zobaczcie, to kosztuje punkty życia. Legendarne prochy. Okej. Okay. Musimy przyzwać ducha, łzy, naśladowcy. Przyzywanie zużywa punkty życia zamiast punktów skupienia. Ten duch przejmuje postać osoby, która go przyzwała i walczy u jej boku. Nie może jednak naśladować umysłu tej postaci. Z naśladowcy powstały, gdy wieczne miasto próbowało stworzyć władcę. Okej. Okej. Wow. Czyli mogę tak jakby drugiego siebie wezwać. Ej, ile mam max HP w ogóle? 1600. A proszę, proszę, co to w sumie... Aż tak nie będzie nawet źle, jeśli bym wydał tu punkty życia na to. No dobra. No dobra. Podobie mi się. Może w końcu będę miał kogoś, kto będzie mi towarzyszył poza meduzą. Ale tak stworzyć kopię samego siebie. No osobiście uważam, że mój kosiarz jest dosyć dobrą postacią. Wiem, że nie skromny czy coś. Na pewno nie jest to ideał, ani nic tego typu. A, ta kula jest żywa. To może ją zniszczymy lepiej. Aha. Ale tak, no... Nie uważam, żeby to była zła postać. Naprawdę, patrząc na to, jak sobie radzimy w co niektórych sytuacjach, które moim zdaniem do najłatwiejszych nie należą, czy coś, jak sobie radzimy w lokacjach, do których z perspektywy czasu wiem, że nie powinienem przychodzić wtedy, kiedy tam przychodziłem. U, miło, łza larwy. To czuję, że jest to postać co najmniej przyzwoita. Wiecie, może coś tak jestem strasznie surowy dla siebie i w rzeczywistości to jest dobra postać, nie mnie oceniać. Ale jeśli ktoś z was chce ocenić, to proszę bardzo. Ale tak jak mówiłem, jestem zadowolony, więc... Może taki drugi ja będzie lepszym wyborem momentami niż właśnie taka meduza. Żeby nie było, nie będę mówił tak, nie będę mówił nie. Nie w mojej mocy to wszystko, chociaż... Z drugiej strony to ja gram tą postacią, więc ja ją najlepiej znam. Swoją drogą też fajnie się tutaj dosyć XP. Ale dobra. Idziemy po prostu i... Zwiedzajmy dalej to miejsce. Zanim pójść, przejdziemy do głębin. I tak, no. Póki co bijemy to coś, na całe szczęście szybko pada. Aha. Jeśli to zrobi to swoje puff, to się zmienia w tego takiego... ducha. Tam w sumie ducha, przepraszam. To nie jest duch, tylko to są ci... jakby... coś ala zmienokształtny, mimiski, czy coś takiego. Kolejna niebieska rosa. Nawet nie muszę sprawdzać, co to było. Akurat jeszcze pamiętam, ale spokojnie, jeszcze przed następnym odcinkiem pewnie z 20 razy zapomnę, co. Złoty rund 7, okej. Okay. Ładna nagroda. Tutaj tak, tak. A właśnie, w sumie... To może być błąd, ale... Jak już tu idziemy i tak z tym walczymy, to... Może dobrym pomysłem byłoby właśnie aktywować sobie to. Wiecie, teraz w teorii, w praktyce nie wiem, jak to działa do końca. Ale tak, w teorii powinny nasze obrażenia z kosy być mocniejsze i jakiś tam procent. Nie wiem jakim. O, choleła. Trolla to stworzyło. Ja wiecie, no po prostu nie wiem tak naprawdę, jaki to procent zwiększa. Ale tak, w teorii powinny być mocniejsze, więc... Jeśli są mocniejsze, to w sumie fajnie. Chociaż i tak, jak tak myślę, to najlepsze, co by mogło być w tej sytuacji, to byłaby fiolka, która może wzmacniać fizyczne święte, nie święte i elektryczne, bo kosa nie bije elektrycznych. Ale tak. Może to być dobry pomysł. Tylko niestety chyba nie mam niczego, co pomaga z fizycznymi. Znaczy dobra, kogo ja oszukuję? Nie pamiętam, czy mam. Bo jeśli chodzi o kwestię tych fiolek, to... Czy w sumie tej jednej konkretnej fiolki, co. Trochę ją zaniedbałem, więc nawet może to sprawdzimy. Przywraca po... Połowę łącznych punktów życia, przywraca punkty życia przez pewien czas, połowę łącznych punktów skupienia, zwiększa energię, zwiększa siłę, wzmacnia takie magiczne, wzmacnia takie elektryczne, święte, ładowane. Po wymieszaniu do eliksiru nie neguje znaczną część obrażeń i po wymieszaniu do eliksiru powoduje wybuch mieszanki. Okej, okay. Okej. Okay. Jakby to powiedzieć teraz, czuję się dumny. Naprawdę czuję się z siebie dumny. Okazuje się, że nie zapomniałem o tym, że mam coś, tylko w rzeczywistości
to ja go nie mam. To jest dla mnie nowością, bo zazwyczaj jak coś mówię, że nie mam, że nie wiem, czy coś, to się okazuje, że to wszystko było mówione, czy tam było pokazywane, było jasne, że to mam, albo że to wiem, czym powinienem wiedzieć, a ja najprościej w świecie nie pamiętam. Ale dobra, skoro tak wynikło i no okazuje się, że miałem rację tym razem, to mogę być z siebie dumny. A teraz co my tu mamy, swoją drogą? Bo znowu jakaś trumno skrzynka i co to jest? Ostrze zabójcy palców. Okej, okay. I wielkopiórna Kornwalia. Przepraszam, Kornwalia, nie Kornwalia, co ja jestem Kornwalium. Co to jest? Wzmacnia osłowiony proch do plus 10, a... Biały kwiat, który kwitnie w katakombach, to w jego pobliżu zagnieździł się duch. W pobliżu tego wielkiego okazu zagnieździł się duch. A... prochy, które zachowują swą sławę nad pośmiercią, nie można wzmocnić. Znaczy, nie można wzmocnić, mówiąc jedynie materialnie. Nwali. Mhm. Okej. A tutaj od dawna używano dużych konwali, by unieść ukojenie bohaterskim duszom. Ofiarowano je, by uczynić śmierć najwspanialszych bohaterów, w nadziei, że ich historie staną się legendą. Chyba mamy coś, co jest w stanie ducha ulepszyć do maksa. Ale będzie takiego specjalnego ducha, z tego co rozumiem. Więc, wow. Fajnie. A tutaj jeszcze to ostrze zabójcy, czy co to było? Ukryty skarb wiecznego miasta Nokron. Ukryty skarb wiecznego miasta Nokron. Klinga, która ponoć zrodziła się ze zwłok. Fuj trochę, ale okej. Ten przysiąknięty krwią talizman to dowód zdrady stanu popełniony przez wieczne miasto i jednocześnie symbol jego upadku. Tym przedmiotem nie mogą posługiwać się osoby pozbawione przeznaczenia. Podobno może wyrządzić krzywdę wyższej woli i jej wasalom. O... okej. Okej, coś... mamy jakieś takie dziwne coś. Nie wiem, po co to będzie, ale tak i... A! To teraz z powrotem tutaj. No dobra, to ten co... Jeśli cokolwiek tam jeszcze było, to będę musiał to znaleźć kiedy indziej. Z drugiej strony mogę teraz dzięki temu pójść spokojniej po swoje runy. Gdziekolwiek one są, bo w sumie to tam przed chwilą ich nie znalazłem. To ten, wiecie, może znajdziemy teraz. Mhm. I według tego są gdzieś tutaj? Dziwne miejsce sobie wybrały, w teorii. A, tu są. Okej, dobra. Teraz je widzę. No to jak je widzę, co się podniosę. 18 tysięcy. Nie jest zbyt dużo, ale też nie jest to mało. Jestem w walce? Z czym niby i gdzie? A, dobra, teraz to tak, słyszę. Słyszę te odgłosy. Zmarł sobie, okej, czyli można już się cofnąć. No i cóż, w takim wypadku, czy pozostało nam coś więcej, jak iść do... głębin? Chyba nie. Jak mówiłem, w tym odcinku chcę też właśnie trochę głębin przeszukać, pozwiedzać. Głównie dlatego, że to odkryłem i stwierdziłem, że to będzie głupie, jeśli dosłownie odkryłem coś i znowu zrobię to, co jest, można powiedzieć, moją tradycją, czyli pobiegnę gdzieś, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. A gdzieś jakieś inne miejsce. Swoją drogą, ciekawe miejsce, ciekawe. Ciężko zaprzeczyć, ale naprawdę ciekawe. Będziemy musieli typu zwiedzać trochę. Dokądkolwiek by to nie prowadziło. I tak, można iść tutaj dalej w sumie. Ale wiecie, w jednym miejscu też widziałem naszego starego znajomego strażnika drzewa. Tam można iść jeszcze dalej. Okej, dobra, to wiecie co, zanim tam pójdziemy jeszcze dalej, to może spotkajmy naszego ulubionego strażnika drzewa, powalczmy z nim. Zdaję, że dostaniemy tutaj jakieś kolejne te fragmenty. Tego, jak to się nazywa. Kolejne łzy. Okej, teraz mi to mnie zaskoczyło, patrzcie, on nie jest tym, jak to się nazywa. Nie ma paska życia bossa. Ale jest dosyć wytrzymały też dziad. To może oznaczać tylko tyle, że chyba nas tu nie powinno być.
A może powinniśmy? Tylko być lepiej przygotowani. Albo już w tym momencie znać prawie że na pamięć ruchy tego wroga i być w stanie ich unikać. Tak, to też jest bardzo prawdopodobne. Ale wiecie, ja i umieć unikać, to się nie godzi po prostu. Ale póki co tak, super. Mój zerowy refleks teraz mnie zdradził. A tak, teraz można jeden atak zrobić spokojnie. Unik, jeden cios. Do tyłu. I jeden cios. Przełamam tylko czegoś posturę, dobra. I super krytyk z kosy, który bije. Mógł być lepiej. Dobra, teraz aktywujemy to. Bo czemu by nie? Jestem tego bardzo lubię używać tego czegoś. O nie, nie. 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 Ja nie chcę. Ale dobra, trudno stało się, to nie będziemy magicznie płakać teraz z tego powodu, że zginę. Bardziej na moje lemienie i umieranie, to każdy już jest przyzwyczajony. Ale dobra, skoro to nie jest bossem, to dziwna sprawa. Ale jeszcze tak tylko szybko. Skoro jest ta opcja przyzwania sobie ducha, to chciałbym zobaczyć, wiecie, jak będzie działać ta kopia moja. Co takiego będzie robić? W teorii tu gdzieś można było przyzwać, chyba? A nie, to jest... co? Nie, nie można. No tak, nie było widać znaku, to znaczy tylko, że tutaj można w teorii przyzwać graczy. Kurczę, znamiłem. Ja już chciałem się bawić, wiecie, tym nowym duchem. Nie wiem, może tutaj... ta... meduza by mogła pomóc trochę czy coś? Ale okej. Na razie się tym nie interesujmy, nie przejmujmy. Skoro to nie jest bossem, to może jeszcze nie musimy się z tym bić. W sensie nic tutaj takiego specyficznego nie będzie i mam tutaj taką piorniczką walię. Czwórkę. To jest ciekawe, tutaj dałem czwórkę, a przed chwilą podnieśliśmy dziesiątkę. Może to jest po prostu, wiecie, taki jak to nazwać? Mocniejszy wróg, który tutaj pilnuje czegoś. A, widzę to, słyszę i widzę. I widzę też te dziadostwa. Ale zanim się tym czymś tam zajmę. Popiół wojny, złota kraina. Dostałem jakiś popiół i tak, coś się mi zrzuciło, więc... to chyba moja czwarta śmierć dzisiaj? Trzecia albo czwarta, to na pewno. No jeszcze jedna dziwna sprawa, patrzę, można tu na koniu jeździć. Znaczy to jest pod ziemią, co jest podwójnym wow. Ale tak, w takim razie jadę tam znowu odzyskać swoje... to, co tam było i... może zobaczmy też, co za dziadostwa tam sterczą. Na pewno to jest coś ohydnego? To jest pająk? Czy mrówka? Nie, dobra, to jest mrówka z wielką głową. Okej. Ale odwyk ma takie z jakimś takim żądłem, ale pająk. Tam w sumie pojęki nie mają żądeł. Co jakieś głupoty gadam? Może mają? Dobra, nie wiem. Wolę się nad tym nie zastanawiać chyba. Ale to teraz zobaczmy, co dokąd to prowadzi. Może w tamtą stronę? Tamtę stronę? Tak najlepiej to przedstawić, powiedzieć. Oczywiście na koniu, bo jakby inaczej, tak jest szybciej i w teorii mniej bezpiecznie. Ale jakoś tak się pewniej czuję na koniu. Dziwne miejsce. Bardzo dziwne. Okej. Nie wiem, czy się cieszyć, czy niepokoić. Ale widzę znak, możesz tu przyzwać ducha. I są tutaj... latające wersje tych dziadostw, więc... rozgrzewający kamień. Okej. One nie są aż takie straszne, jeśli chodzi o obrażenia, które mi biją. Koniu też nie zostaje jakichś wielkich. I tak, imię konia... struga. Pamiętam już, tak? Nie umiałem się. To jest struga, nie smuga. Struga, pamiętajcie, struga. W sumie bardziej ty, Gwiezdny Kluczu, zapamiętaj to w końcu. To tak, ja teraz mówię tu, ja jako Gwiezdny Kluczu jednocześnie zapamiętam to w końcu, przynajmniej spróbuję. I dużo tych mrówków, dużo są, dziwne. Nie podobają mnie się. Ale mimo wszystko udało mi się od nich uciec. Chociaż może spróbuję z nimi zaraz zawalczyć. Ale zanim to... wow, dziwne to miejsce. I jeszcze jest jakaś taka...
A nie, jeszcze idą. Chyba tak, idą, to zobaczmy, jak to wyjdzie. Ile ja temu biję? Dobra, to nie jest straszne, te mrówki. Bo tamten tylko drzewniak jest taki niebezpieczny. No chodź, mrówek, taś. Chodź, licnę w ciebie błyskawicą. Licnę, miotnę. Tak jest bardziej po polsku. Dobra. Dobra, no jednak ta lokacja nie jest taka groźna, tylko nie umiem walczyć po prostu z tym tamtym. I przy okazji coś to chyba czytające z palców? Jakaś? Znajdziecie tak. Godwin. Dobra, to był ten martwy. Przy okazji właśnie się śrubanie, ale musiał się napić. Dobra. Gada coś, ale w sumie to co tutaj mówi, to takie, powiedzmy, że teoretycznie nijakie. Teoretycznie, powiecie, no może to ma jakieś większe znaczenie, ale ja na razie nie wyczytuję w tym nic takiego wielkiego, ważnego. O, chwila, nie! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Wróciły dziadostwa. Po prostu wróciły dziadostwa. Musiały. Musieli ich gdzieś umieścić. No. Całe szczęście jestem w miarę gotów na starcie z tym czymś, ale musieli. Czemu? Czemu From Software są tacy? Czemu? Mhm, jeszcze całe stado. No cóż, wydaje mi się, że to może być ciężko trochę. Muszę być ostrożny, tak jak w bazyliszkowych komnatach w... Śmiertelna zaraza. A w głębinach Dark Souls 1 tam sobie się odmywasz i to głębiny. I przy okazji... Mamy odpowiedź, co się stało Rogerowi. Czemu tym plemy krwi, bo ona wygląda trochę jak Roger. Tam Roger, nie pamiętam, jak się tam to wymawiał. Złapał zarazę śmierci. Dlatego tamtym tak... Była tylko jego plama krwi. Ale... W sumie... Dobrze, przynajmniej to świadczy, że... Według tego lore, to też oni są jako tako... A przynajmniej są niektórzy, chyba w takim wypadku. Tak jak my, nieśmiertelni. Wiecie, że mogą się odradzać. Ciekawe w takim razie, od czego to zależy, bo wiecie, są ci tacy NPC, na których polujemy i tam w teoretycznie, nie wiem jak jest w praktyce, jak zginą, to po nich. A z drugiej strony, tak jak wzięliśmy, można powiedzieć, jedną z momentów, w których właśnie Roger zginął i Kamień Kowalski 6, zaawansowany sprzęcior, trzy kamyczki takie. Ciekawe, kiedy znajdziemy w takim razie ponurą siódemkę. Wiecie, ja nie proszę o nic więcej niż ponura siódemka. Właśnie, jeszcze jak jest taka sytuacja, że jest tu dużo, czekajcie. Może się uda? Nie, to nadal jest single target. Chociaż... Ogon? Tak! Ogon jest obszarowy. Okej, mógłbym się tutaj teraz bawić, ale... Wydaje mi się, że to jest tak spore ryzyko, więc... Moim super wyskokiem spróbujemy się pozbyć jak największej ilości ich. I chwila, czy tamten jest jakiś płomień szaleństwa w tym wszystkim? Wiecie, bo tak momentami to było się tak, jakby tam był ten element płomienia szaleństwa w tych ich oparach. Nie, uważaj, Gwiezdny Kluczu, nie daj się złapać w to jeszcze raz. Pozbądź się kolejnego bazyliszka. Zresztą
jakkolwiek się to tutaj będzie nazywało, bo mogą tutaj, wiecie, to będzie nazywane inaczej, a nie bazyliszkiem znowu. Okej, teraz jest niebezpiecznie, a jak są takie niebezpieczne sytuacje, to co się robi? Bazem, że się ucieka, bo to jest oczywiste. Wyciąga się błyskawice. Się lituje we wrogów błyskawicami po prostu. Żeby się ich pozbyć z odległości bezpiecznej. Okej, wiem, że to jest noobskie. Ale wiecie, jak ja jestem noobek, ja nie umiem grać, to tutaj ja muszę mieć swoje sposoby na przeżycie. Gorsze jest tylko tak, że biegając tutaj tak, to można zwabić tego dziadostwa więcej. Okej, okay. Co wygląda, jeżeliśmy jakiegoś, który ma mało życia, to może się go pozbędziemy. Dobra, jeden mniej do końca. Okej, okay. Tego też możemy się pozbyć. Wpadając niestety przy tym w dymy. Nie. Odsuń się gwiazdny kluczu. Wykonaj swój skok z kosą, dobra. Okej, okay. Tego możemy licnąć, żeby się go pozbyć. Tutaj może ładowane licnięcie. Oczywiście. Musiał mieć pecha. Tamten jest nieruszony, okej, okay. To jednijmy w niego. Teraz jesteśmy w stanie jednym atakiem może kosy go wykończyć. Tak, niepotrzebnie zrobiłem drugi. I chodź tutaj, kolego. A nie, jeszcze najpierw wykniemy butelkę na wszelki wielki. Gin. I proszę tu od nowy butelek. Dobra, przyzwoicie. Przyzwoicie, na tym wypadliśmy. Więc teraz tutaj coś było, ten kamień szóstka i łuk runiczny. Właśnie, łuków runicznych. Chyba przydałoby się, żebym poszedł ten. Aktywować sobie w końcu runę od Radagona. Mogłoby to być sensowne. Przynajmniej jakiego Radagona? Radagon to jest główny ten mąż tej królowej Mariki i wcześniej Renali. Jakiś wróg taki dziwny, nawet nie będę pytał, co to jest. Po prostu to pokonajmy. Tego Radana, tak. Radachn, czegoś tak, Radan. Inaczej mówiąc, tak, to o niego chodzi tym razem. Nie wiem, jakie tak mogę mylić imiona, ale wiecie co, ja to ja. A póki co, może nie powinniśmy też tutaj tak biegać, szukać tych pojedynczych dziadostw, które w teorii są, przynajmniej w Dark Soulsach, nazwane bazyliszkami. Tutaj to nazwę to póki co plującym dymem dziadostwem, które może mnie łatwo zabić, więc... eat! Dziękuję. Materiały jakieś rozpuszczone, żeby... nie wiem, czy to jest aż takie cenne i potrzebne. Ale dobra. I co my tu w sumie dalej mamy? W tych podziemiach. Oczywiście najbezpieczniej to będzie tutaj poruszać się ciągle klikając wykryj wrogów. Więc ogólnie mówiąc, jakieś takie dziwne ruchy kamery z góry, przepraszam. A teraz dalej. Mapa, głębiny. O, super. Czyli mamy mapkę. Głębiny. Jej. Rzut koszanków. Nie, nawet bardzo dużo. Najpierw jest to, że nie rozumiem czemu. Okej. Okay. To miejsce, poza tym, że ciemno jest, co. Gości... tego stwora, który tym razem się aktywuje dużo wcześniej, więc... musimy być ostrożni. Ale widać, że ten, cokolwiek to jest, można w niego litować błyskawicami. Więc eat. I może to wykończymy. Tak, wykończyliśmy. Więcej ich nie ma. A mamy tutaj popiół wojny, cięcie próżni. Powinienem czytać o tych popiołach wojny, wiem, ale... stwierdziłem, że po prostu, wiecie, szkoda czasu teraz na to. Ja chcę tutaj teraz robić eksploracje, zwiedzanie, nowe rzeczy i inne takie. Niestety się nie przesłyszałem. A wiecie, co to oznacza. Musimy znaleźć chrząszcza, chrabonszcza, to coś dziwnego z kulką. I miejmy nadzieję, że nie będzie to jeden z tych, co butelki po prostu rozdają. Bo się obrażę. Okej. Okay. Teraz głośniej, więc co, może gdzieś tutaj? Może źle słyszę? Nie, ale gdzieś jest. Musi być.
Jest, mam dziada, widzę dziada. Pewnie wprowadź mnie w pułapkę, jak mają to w zwyczaju. Ale jeśli nie, to pożałuję tego. Wreszcie się tu pokazał. Już się chciałem cieszyć, że 7 to tylko głupia 6. No. Wiecie co? Wiecie? Czy nie? Nie, wy nie wiecie. Ale ja wam powiem jedną teorię, którą... W sumie z jednym znajomym ostatnio przedyskutowałem. Nie bierzcie tego na poważnie, ale... Moja teoria brzmi, co jeśli Elden Ringu, w sensie takim tutaj tym Elden Ringu, którego teraz gramy, bez żadnego DLC-ka, nic, da się zdobyć wszystkie ponure kamienie, oprócz, jak to się nazywa, 7. A 7 będzie można zdobyć w DLC-ku, płatnym oczywiście. No, co o tym myślicie? Dobra teoria? Bo to już naprawdę tak wygląda. Zdobamy wszystko, jakieś super rzeczy. Mam kamień chyba 8, 9, czy jakoś tak nawet. A 7? Ni cholery nigdzie nie ma. Oczywiście, no, jestem pewien, że to tak nie wygląda i tak nie jest, ale teoria dobra. Musicie przyznać, że to częściowo. A, okej. Okay. Mam tu kolejnego jakiegoś... Taki bez głowy rycerz, ja nie lubiłem ich wcześniej. Ale tak, teraz jesteśmy... A to jeszcze w formie ducha, no tak, zapomniałem o tym, że to są ty... też te głupie formy duchów na przeciwnikach, które właśnie pozwalają im co jakiś czas znikać. Aha, jeszcze umie czymś strzelać. Super. A nie, on rzuca. Dobra, rzucę nożykiem. Nie, tą swoją dzidą, okej. Okay. Oczywiście, zniknie zawsze zanim rzucę swoją błyskawicą. To będzie ciężka walka. Ale dwa dobre ciosy po nim. Nie dwa, więcej. Ale i tak jestem zadowolony z tego, że udało się go pokonać za pierwszym spotkaniem bez śmierci. Na taką chwilę, ile? 53 tysiące? Wiecie co, ta lokacja jest dochodowa, fajna. Ale też niebezpieczna, coś tak czuję. A tam chodzi kolejny chyba taki. Okej. I mam nadzieję, że to się wszystko nagrywa bez problemu, bo jeśli coś tutaj się nie nagra, to będę załamany. Ale tak, według moich wskaźników chyba wszystko jest w porządku. I co my tam mamy? O, czyżby kolejne miejsce łaski? O. Tak, na to wygląda. Teraz więcej tu jakichś dziadostw niebezpiecznych i rzeczy, których chyba nie chciałbym spotkać, ale... Kolejne miejsce łaski jest... No, miłym widokiem, co najmniej. I ile tu mamy? 38 minut. Wydaje mi się, że tak... 38 minut to jest dobry czas. Jak na to, ile zrobiliśmy. Tam gdzie ich znacznie więcej. Tak więc lepiej się do nich nie zbliżajmy. A my z tego pobiegnijmy tutaj i zobaczymy, co to za znajdźki. Chociaż taka ilość znajdziek najczęściej oznacza pułapkę, śmierć, jakieś inne głupie rzeczy. Wam królskiej kości, kamień czwórka kowalski, igłki rozjaśniające umysł, złoty run 9, złoty run 8. Rutyn 8, ale to akurat trumienki, to można się spodziewać. Młody motyl. Kamień kowalski 4. Miłe znajdźki. Jednak nadal nie dające niczego sensownego, aż tak bardzo. Teoli. Piorna, konwalia 5. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Ich postaramy się wyminąć. I tak, wiem, że przez to, że ich będę wymieniał, pewnie pominę bardzo sporą część lokacji. A, i tu chciałem ich wymieniać, a z drugiej strony biegnę tutaj, no ale widziałem jakiś właśnie przedmiot. A propos mojej teorii co do kamyków. Jest nieprawidłowa. Ale tak, powiem wam szczerze, zaryzykowałem tutaj swoim życiem, runami, wszystkim, ale...
opłaciło się. A tu... jakiś rycerz tygla specyficzny. Kurczę, to może być niebezpieczne. Dlatego zaryzykujmy jeszcze bardziej, wzywając sobie łzę. Dwóch gwiezdnych kluczów będzie z tym czymś walczyło. Okej. Bije dużo. Mam je chyba na 2 czy 3 uderzenia, więc lepiej będzie chyba ostrożnie do tego podchodzić. Błyskawice są na to bardzo dobre, z tego co widzę, czy na niego w sumie. Łatwo jest z niego też trasa, więc nawet jeśli tu padniemy, to wiecie, nie będę się aż tak martwił o te swoje rzeczy. I wniosek jest następujący. Jeśli łza dobrze potankuje, nie umie tankować, a to można fajnie hitować błyskawicami. Jeśli nie potankuje, trzeba być ostrożnym. Okej, okay. Jego atak jest inny i szybszy niż się spodziewałem. Śmierć, oczywiście. Jestem w stanie z tym wygrać. Będzie ciężko, ale jestem w stanie z tym wygrać. Jednak, patrząc na czas, to może... tę walkę dokończymy kiedy indziej. Chciałbym, ale co, nie pozwala mi moje sumienie. Mój zmysł po prostu, takie grania w Elden Ringa. Więc tak, na dzień dobry, jeszcze zanim walka się zacznie, pijemy to. Błagam, nie zwabiaj dodatkowych. Nie! Oh, cholera, zepsułem. Dobra, to ogarniemy w takim razie bestelską... Znaczy... bestelską wydolność, tak, żywotnością bestii. Ale dobra, chodź gwiezdny klucz lub 2. I na dzień dobry spróbujemy z mocniejszego ita błyskawicowego. Nie trafiłem, więc jestem już dużo man do tyłu. Wniosek jest taki. Strasznie szybki jest jego atak, mimo tego, że animacja się taka nie wydaje. I zaraz dobiję tamto, więc... Łza może nie jest aż taka wytrzymała jak my, czy coś. Ale muszę przyznać, jest co najmniej w porządku co do swoich możliwości. I unik. Mogę teraz uderzyć z kosy, dobra. Łza pada, niestety. Ale jeśli będziemy wystarczająco ostrożni, to może wygramy. A co drugą, teraz zauważymy, że błyskawice w sumie mają chyba delikatne naprowadzanie. Nie wiem, co to za atak, więc musimy być ostrożni. Halo, to mnie nie dotkło. Cheaty. Cheaty, to mnie nie dotkło. Czuję się znieważony przez to coś, więc... musimy w takim wypadku zrobić jedną małą zmianę. Nie ma przebacz, żeby to wyszło inaczej, ja ją muszę zrobić. Ja muszę, podkreślam, muszę, to nie jest, że chcę, nie chcę, muszę wygrać. A jako, że sytuacja jaka jest, to oznacza to, że musimy wzmocnić to. Jestem gotów oddać całe kamienie trójki, można nawet czwórki, na to, żeby właśnie przygotować tę pieczęć lepiej do bitwy. Run 13. Powinien dać trochę. Dobra. Za wszystkie kamienie 3 i 4, jeśli będzie trzeba. Ale chcę tą pieczęć mieć już potężną. Na plus 12. Piątki. O, wiecie co, piątek? Nie chciałbym aż tak nastawiać. Może zaryzykuję. A i przy okazji tak, to. Ponury kamień kowalski starożytnego smoka. Czyli to będzie ostateczna forma naszej kosy. No dobra. Dzięki, kowalu. A jeśli chodzi o to miejsce, to... drogie to. Ale powiem wam szczerze, też stwierdzam, że skoro to kosztuje punkty życia, to w teorii może nie będzie aż takie... Nie wiem, jakby to najłatwiej określić.
nie będzie to aż taki wielki koszt problematyczny, jak gdybyśmy właśnie chcieli używać many, której mamy mało póki co. Więc ulepszymy to na chociaż to plus dużo. Użyję jeszcze tak z 3 dziewiątki. Wszystkie, które mamy po prostu, żeby na pewno to ulepszyć. I to będzie już ostatnie starcie nasze dzisiejsze. A żeby nie było, czyli tak, dosłownie ostatnia próba. A póki co zabrakło. Mogę mieć to już plus 5. Chyba nawet meduza tak wiele nie ma. Samą meduzę też ulepszymy, obiecuję wam. Może nie od razu teraz, ale ulepszymy. 4900, 6800. Ej, ja powinienem zacząć naprawdę sprawdzać, ile to wymaga, a nie tak na ślepo brać runy. Okej, a teraz powinno być lepiej. No plus 5. Tyle wystarczy. Tam wiem, że mogłem 6, ale nie. Nie chcę aż tak ryzykować, wiecie. Okej. No i jak jest taka sytuacja, to idziemy jeszcze raz z mocniejszą pieczęcią. Z dużo mocniejszą kosą, mocniejszym łyzą. I tak, jak mówiłem, ostatnia próba. Może będzie zwycięska, może nie. Ale zdecydowanie będzie epicka. Przynajmniej moim zdaniem. W ogóle ciekawe, ile to wzmocni tę łzę Iona i ile ona faktycznie dostaje z tych ulepszenia, a ile tak naprawdę od nas dostaje. Wiecie, możliwe, że ona po prostu mimikuje, ma jakby z mimikiem naszego wyposażenia, ale statystyki ma swoje niezależne od nas. To byłoby sensowne. Ale dobra, ustawiam szybko na łzę. Dzyń, dzyń. Pijemy. Nie wiem, czy trochę więcej jeszcze nam zabrało. Może. Okej, okay, szybko teraz to pijemy. Okej. Okay. Uniknijmy tego. I hit błyskawicą. I hit błyskawicą. Jest wytrzymalsza. Chyba. Nie wiem jak bardzo, ale jest. Tutaj czy jest jakaś różnica? Pomyślę, że nie czuję aż takiej wielkiej. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o łzę. A jak w ogóle z czarnym płomieniem może? Okej, robi ten atak. Okej. Dobra, czarny płomień też jest skuteczny. Więc nie powinniśmy nawet się bawić, chyba bardziej bawić z czarnym płomieniem, patrząc jaką mam pieczęć. Dobra, po mnie. Chociaż nie po mnie. Teraz musimy szybko działać, to. Jak swoją drogą, wezmę to szybko. Jeszcze łyknę kolejny raz. I dobra. Tak? I ze dwie błyskawice powinno być po robocie. Pokonany. Powiem wam szczerze, trochę nie wierzyłem do końca, że to ma się udać, ale zrobiliśmy to. 25 tysięcy w nagrodę i drzewo Siluri. Jego broń, dobra. Okej. Wow, dużo to wymaga. Pchnięcie, nie do La Siluri. Okej. Zobaczymy, co to za znajdźka. Musimy po prostu. A jest to hełm tygla z motywem drzewa, zbroja tygla z motywem drzewa, rękawice, nogolniki, a czyli zbrojka. Okej. Wow. Nie wiem, co więcej powiedzieć poza tym, że dużo się tutaj dzisiaj wydarzyło. I jak najbardziej na tym chciałbym zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało, bo ja jestem zadowolony jak nigdy. Mimo tego, że dostałem spoilera, który trochę mi zepsuł humor na początku. Ale tak. Jeszcze na zakończenie rozwiniemy postać bardziej. 30 wiary, wow. Tak, 30 wiary, czyli już w teorii tą patę bym mógł nosić bez tamtego czegoś. Ale skoro jest jak jest, to po prostu zostawmy to w ten sposób i to będzie piękne, że 40 wiary będzie, jak aktywujemy runę. Ale dobra, tak, na tym kończymy. I tak. Po prostu trzymajcie się i hej.